Kiedyś słynny astrofizyk Neil deGrasse Tyson stwierdził, że jeśli odwiedzi nas czarna dziura, to Układ Słoneczny będzie miał gorszy dzień. W końcu nie ma nic gorszego niż możliwość rozpadu na atomy. Zwykliśmy jednak myśleć, że czarne dziury znajdują się gdzieś daleko, w innych częściach wszechświata. Lecz co jeśli jedna z nich zapuka do naszych drzwi? Co jeśli nieproszony gość o wielkości 1 mm osiedli się w pobliżu Ziemi? Fizycy zadawali sobie podobne pytanie w 2008 roku, gdy uruchomiono Wielki Zderzacz Hadronów. Wówczas wielu naukowców, wśród których był też Stephen Hawking, obawiało się, że ten największy wynalazek ludzkości może stworzyć mnóstwo mikroskopijnych czarnych dziur, które pochłoną wszystko dookoła, a my przestaniemy istnieć. Na zawsze. Co więcej, nie są to jedyne problemy, jakie przewidywali przeciwnicy zderzacza. Jednak od tego czasu minęło już ponad 10 lat. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że Wielki Zderzacz Hadronów pracuje sobie spokojnie i nie tworzy żadnych niebezpiecznych cząstek zdolnych zniszczyć Ziemię. A może to tylko kwestia czasu? Aby wytworzyć mini czarną dziurę, potrzeba 1015 razy więcej energii niż może wytrzymać Wielki Zderzacz Hadronów. Ale nawet jeśli uda nam się użyć tak ogromnej ilości energii, aby stworzyć mikroczarną dziurę, musielibyśmy pracować z czwartym wymiarem przestrzeni, który w tym kontekście nie jest za dobrze zbadany i zrozumiany. Załóżmy jednak, że cudem uda nam się stworzyć mikroskopijną czarną dziurę w naszym ograniczonym i nędznym świecie 3D. Spieszę zasmucić tych, którzy z niecierpliwością oczekują apokalipsy. Musiałaby ona zostać odłożona na jakiś czas. W tym przypadku mini czarna dziura najprawdopodobniej natychmiast wyparuje, dzięki tak zwanemu promieniowaniu Hawkinga. W końcu czarne dziury nie tylko pochłaniają energię, ale także ją odbijają. Tak więc Wielki Zderzacz Hadronów wcale nam nie zagraża. Przynajmniej do czasu, gdy nauczymy się wykorzystywać duże ilości energii i w pełni odkryjemy czwarty wymiar przestrzeni. Jednak mikroskopijne czarne dziury mogą powstawać nawet bez Wielkiego Zderzacza Hadronów. W tej chwili miliardy czarnych dziur przenikają naszą planetę. Co się więc dzieje? Czy jesteśmy skazani na zagładę, a Ziemia wkrótce zostanie rozerwana na drobne kawałki przez tajemnicze obiekty z kosmosu? Spokojnie, nie jest tak źle, przynajmniej na razie, bo wielomilionowa armia czarnych dziur atakuje naszą planetę już od miliardów lat! Przy tym masa pojedynczych czarnych dziur może sięgać nawet 100 ton, a przecież ich wielkość nie przekracza atomu. Tak mała średnica powoduje powstanie odpowiednio małego horyzontu zdarzeń, hipotetycznej linii, poza którą przestrzeń i czas ulegają zagięciu, a materia zaczyna być pochłaniana i rozdzierana przez atomy. Z tego powodu mini czarna dziura nie pochłonęłaby nawet bakterii ze stołu w twojej jadalni. Ale nawet gdyby zaczęła zjadać naszą planetę, zajęłoby to bardzo dużo czasu, bo aż kilka miliardów lat. Do tego czasu ludzkość prawdopodobnie już wyginie, albo znajdzie sobie inny dom we wszechświecie. Jednak gdyby średnica mini czarnej dziury wzrosła do rozmiarów widocznych gołym okiem, wszystko potoczyłoby się zupełnie inaczej. Nie będę zaprzątał ci mózgu skomplikowanymi obliczeniami z dziwnego świata wyższej fizyki, ale według obliczeń czarna dziura o średnicy 1 mm miałaby masę większą niż 5 księżyców razem wziętych, czyli około 11% masy Ziemi. Skala oddziaływania czarnej dziury zależy od tego, gdzie się ona znajduje. Na powierzchni Ziemi, w centrum planety, czy na przykład w pokoju kogoś, kogo nie cierpisz. Załóżmy, że na powierzchni Ziemi znajduje się czarny potwór o wielkości milimetra. Sfera oddziaływania czarnej dziury wynosiłaby około 1/3 promienia Ziemi, czyli około 2124 km. Doprowadziłoby to do zauważalnego wzrostu ogólnej grawitacji Ziemi, co z kolei wpłynęłoby na orbitę Księżyca. Zboczyłby on z obecnego kursu
i zacząłby poruszać się po orbicie eliptycznej. Jeśli jednak Księżyc zmieniłby swój kurs, pozostając przy życiu, to nas i całą materię znajdującą się w pobliżu tego potwora czekałby inny, straszniejszy los. Gdybyśmy byli blisko, zostalibyśmy rozerwani na strzępy. Nie zdążylibyśmy nawet mrugnąć. Rozprawiwszy się z nami, czarna dziura celowo ruszyłaby do centrum Ziemi. I nic, ani nikt nie mógłby jej zatrzymać. Na drodze bez przeszkód pochłonęłaby wszystko i dotarła do środka Ziemi w ciągu zaledwie 42 minut. Nienasycony potwór przechodzący przez jądro Ziemi w mniej więcej tym samym czasie dotarłby na drugą stronę powierzchni. Lecz czarna dziura też nie stałaby w miejscu. Jeśli jej prędkość względna wynosiłaby co najmniej 12 km na sekundę, obracałaby się wokół Ziemi wraz ze swoją sferą grawitacyjnego oddziaływania. Z każdym obrotem Ziemia traciłaby swoją masę. I oto czarna dziura rozpoczęłaby ucztę, pochłaniając skorupę i większości płaszcza. Oznacza to nasze całkowite zniszczenie i zagładę wszelkiego życia na powierzchni Ziemi. Lecz zanim pochłonie ona wszystkie żywe istoty, czarna dziura wygładza rogi, najwyraźniej po to, by ułatwić sobie jedzenie. W ten sposób gaz skręciłby się w grawitacyjną spiralę, jak cukier podczas tworzenia waty cukrowej. A nasza planeta zamieniłaby się w połamany dysk z gorącego kamienia. Materia uformowanego dysku wytwarzałaby dużo ciepła. Przyjmuje się, że miałaby temperaturę około 6000 kelwinów, czyli podobną do tej z jądra Ziemi lub powierzchni Słońca. Dysk promieniowałby, jakby uwypuklając czarną dziurę. Byłby to niesamowity i jednocześnie przerażający widok, bo czarna dziura, niczym wampir, wysysałaby z planety blask swojej energii. Naukowcy uważają, że kosmiczny potwór potrzebowałby 5 miliardów lat, by ostatecznie pochłonąć naszą planetę. W tym czasie masa Ziemi znacznie by wzrosła. Ale kształt znanej nam planety zmieniłby się nie do poznania. Przypominałoby to zapewne upadek legendarnych Pompejów, które zostały zmiecione przez płonącą lawę, tyle że na kosmiczną skalę. W ciągu zaledwie kilku godzin piękna i gęsto zaludniona błękitna planeta zmieniłaby się w bezludny skrawek kosmosu, gdzie królowałaby tylko zapadająca się skorupa, lawa i gorące gazy. Oczywiście zniknięcie Ziemi nie przeszłoby bez śladu. Rozpadłby się pas asteroid, co doprowadziłoby do częstych kolizji przez milion lat w Układzie Słonecznym. Do kompletnego chaosu doszedłby brak miejsca dla życia, które wtedy byłoby niemożliwe. Jak na razie to są tylko straszne przypuszczenia i teorie, ale są nam one jeszcze dalekie. W każdym razie ludzkość wciąż ma 5 miliardów lat, by zbudować Arkę Noego i przenieść się na inną planetę. A może i do innej galaktyki, bo Układ Słoneczny też nie będzie żył wiecznie. Ale póki co zrelaksuj się i pozwól miliardom mini czarnych dziur przenikać przez ciebie. Bez obawy, że rozpadniesz się na atomy. No chociaż wyglądałoby to spektakularnie. Jeśli podobał Ci się filmik, daj łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kliknij na dzwonek, aby zawsze otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. I opowiedz o nas znajomym. Razem zawsze jest ciekawiej.